Respublikos prezidentą Lechą Kaczyńskim. Nu, Polakai. Szanowna Pani Prezydent, Szanowny Panie Prezydencie, Były Prezydencie Waldasie Adamkusie, Szanowny Panie Przewodniczący Sejmu Restytucyjnego, Szanowni Goście, Panowie Prezydenci, Posłowie do Sejmasu, do Sejmu Litewskiego. Istotnie, 20 lat temu stało się coś, co nawet nas w Polsce, gdzie od 6 miesięcy rządzi już, dokładnie od 6 miesięcy niekomunistyczny rząd, zaskoczyło. Wiedzieliśmy dużo o działalności sojuszu. Wiedzieliśmy, że naród litewski zorganizował się. Zorganizował się sam, tak jak kilka lat wcześniej, w latach 80-81, naród polski. Wiedzieliśmy jednak, że działacie w sytuacji trudniejszej, że was sowiecki imperializm włączył w skład Sowieckiego Związku. Myśmy formalnie tego uniknęli. I dlatego ten akt z 11 marca 1990 roku był potraktowany w Polsce jako akt szczególnej odwagi. Tego chciałem wam dzisiaj, szanowni litewscy przyjaciele, najserdeczniej pogratulować, bo mało, że był to akt odwagi, był to akt odwagi zwycięski. Wygraliście tę wojnę, choć były ofiary. Znakomicie pamiętam 13 stycznia 91 rok. Wieżę telewizyjną, dramatyczne rozmowy, dramatyczną rozmowę ówczesnego szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej z panem przewodniczącym Landsbergisem, to jest były premier i mój brat Jarosław Kaczyński, rozmowy z prezydentem Wałęsą i optymizm, że tym razem czasy OMON-u już się skończyły. Istotnie skończyły się. Litwa stała się w pełni niepodległym państwem. Stała się nie tylko w pełni niepodległym państwem, ale całkowicie wyszła razem z innymi krajami bałtyckimi, Łotwą i Estonią. Tego chciałbym najserdeczniej pogratulować ze sfery wpływów, w których pozostawała od aneksji w roku 1940. Bardzo szybko i Litwa, i Łotwa, i Estonia stały się częścią zachodniego świata. Czyli zajęły miejsce, które wynikało z ich historii. To was olbrzymi sukces. Sukces, czy osiągnięty szybko. Polska miała solidarność, Polska jest państwem większym, ale wszystkie terminy były takie same. A idzie tutaj o dwa podstawowe, NATO i Unię Europejską. W tym pierwszym przypadku troszkę inny. Otóż dzisiaj jesteśmy wspólnie w dwóch wielkich organizacjach, w których nasz głos musi się liczyć. Przed chwilą pani przewodnicząca Parlamentu Islandzkiego, Islandii, która jako pierwsza istotnie
odważyła się uznać Republikę Litewską, powiedziała, że głos małych, jeżeli występują wspólnie, liczy się bardziej. A ja mogę powiedzieć tak, to prawda, ale w tej strukturze, która jest dla nas tak istotna, jaką jest Unia Europejska, wspólnie liczyć się musi głos tych wszystkich, którzy nie są wielcy. I mimo, że mój kraj ma 38 milionów obywateli, to nie jest ani Niemcami, ani Francją, ani Wielką Brytanią. Musimy współpracować, nie przeciw nim. Musimy współpracować w walce o demokrację w Unii Europejskiej. Ta, mówiłem już kiedyś na tej sali, arystokratyczna republika musi się zmienić w republikę demokratyczną. Ona nam wspólnie daje bardzo wiele, ale może dać jeszcze więcej. Może dać jeszcze więcej, jeżeli wykażemy solidarność. I Polska i Litwa niejednokrotnie tam, w Brukseli, tą solidarność już wykazały. I prawie zawsze z efektami. Chciałbym, żeby i w przyszłości tak było. Żeby podobnie było z Łotwą i Estonią. Żebyśmy ze sobą blisko współpracowali. Żebyśmy współpracowali dla wspólnego dobra, wspólnego sukcesu, także w Pakcie Północnoatlantyckim. Był przed chwilą odczytywany list od pana prezydenta Obamy. Chcielibyśmy, żeby cały nasz region był doceniany przez naszego największego strategicznego partnera, w sensie militarnym przede wszystkim, przez Stany Zjednoczone. Musimy o tym pamiętać dla naszego wspólnego dobra. Stosunki transatlantyckie, zachowanie Paktu Północnoatlantyckiego jako porozumienia obronnego jest w interesie Litwy, Łotwy, Estonii, Polski i wszystkich krajów tego regionu. Powinniśmy wspólnie o to zabiegać. Powinniśmy też pamiętać o tym, co w ciągu wieków naszej historii, która w pewnym miejscu zlała się w jedno państwo. Żebyśmy pamiętali o tym, co było dobre. Trzeba pamiętać wszystko, ale przede wszystkim trzeba pamiętać to, co nas łączyło, co stworzyło naszą pozycję w Europie, co stworzyło wzór, specyficzny wzór dla dzisiejszej Europy, dla Unii Europejskiej. Jeszcze raz najserdeczniej gratuluję i tamtej odwagi, i tamtego zwycięstwa i życzę władzom, całemu narodowi litewskiego samego tylko powodzenia i szczęścia. Dziękuję bardzo.